O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 15 lutego. Zaczynamy sezon agrotechniczny 2022. Dzień później, jak nakazała tradycja, bardzo często z potasem, z siarką, z magnezem jechaliśmy właśnie w walentynki. Walentynki były wczoraj. Dzień później wystartowaliśmy, ano dlatego, że dopiero dzisiaj było uruchomienie rozsiewaczy oficjalne, zresztą już widać. Maszyna zachlapana. Na wierzchu taka trochę ciapa, ale ogólnie warunki myślę, że są bardzo dobre. No i idziemy sypać nawozy. No i widzimy się na polu. Z rana troszkę wiało. Teraz właściwie wiatr ustał praktycznie do zera. Myślę, że powinno się fajnie rozsiewać dzisiaj. No i działamy, tak? Bo w prognozach nadawane są duże wichury, wiatry i jakieś tam opady. Jeśli nie wyrzucimy tego dzisiaj, to pewnie w tym tygodniu już się nie uda. No i tak, ruszamy do akcji. Widzieliście start na podwórku, wprawdzie minęło już kilka godzin. Musiałem doładować baterię w kamerze. Jesteśmy już na polu. Tutaj odmiany z Rapula, Atora i Temptation. Jak widać, piękny, zielony, pięknie przezimował. Aby tak dalej, na pewno w hybrydach wegetacja już rusza. Zobaczcie, obsada nie za duża. Przyrosty białych korzeni włośnikowych, zobaczcie, piękna roślina z pięknym potencjałem. Fajne warunki na wysiew, tutaj jeszcze jedna działeczka z rzepakiem, także naprawdę jest fajnie. Idziemy do ciągnika, lecimy z tematem, bo szkoda czasu, za chwilę ciemno, zawsze wiadomo, lepiej się robi za jasnego. No i tak, ruszamy, rozpoczynamy sezon 2022, aby przez cały sezon wyglądało to tak, jak wygląda na chwilę obecną, czyli zima nie zrobiła żadnych szkód z wodą. No z wodą jest różnie, o tym powiem za chwilę, ale rzepaki ogólnie z dobrą obsadą bardzo dobrze to wszystko rokuje. No i w sumie jedziemy pierwszy raz w koło, no tutaj zbyt wiele dojazdy nie mamy, bo tylko dwie ścieżki w tom i z powrotem. Dojeżdżamy, wyłączamy sobie na uwrociu, oczywiście cofniemy. W poprzednim filmie mówiłem, że w filmie z prezentacji mówiłem, że rozsiewacz ma, ile sekcji ja mówiłem? 8 sekcji, to jest nieprawdą. Rozsiewacz ma ile tych sekcji? Teraz mi wyleciało, 128 czy nawet 254, tylko tyle może dać radę obsłużyć. Terminal Agelidera, żadnych tutaj problemów z połączeniem nie było, wszystko ze sobą współgra. Nawet pan na uruchomieniu był zdziwiony, że tak ładnie nam to poszło. No i tak, dwie działeczki, wiadomo, ja tutaj się muszę nauczyć wszystkiego, tak, obsługi tego, ale na pierwszy strzał można powiedzieć, jaka to jest wygoda, tak jak w sumie w opryskiwaczu, jedziesz w koło, robisz sobie obrys pola, sekcje się wyłączają, bardzo dokładne to pokrycie nawozu. Teraz tutaj mam załączony, pokazany jest, załączony jest wysiew graniczny, także tutaj patrzyliśmy do sąsiada, nic nie wrzucamy. No i coś więcej o stosowanym nawozie, tak, bo zapytacie, w tym roku leci u nas tutaj na rzepaczki Solo sól potasowa 100 kg na hektar, czyli 60 kg tego potasu będziemy tutaj wnosili. Warto ten potas, czy ktoś jeśli ma siarkę, siarkę z magnezem, warto te pierwiastki wysiać wcześniej. Można powiedzieć, że i tak w tym roku zaspałem. Wielu rolników złapało w tym roku przymrozki. Udało im się wjechać wcześniej, tak, bez jakichś tam błotka na wierzchu, bez pobrudzenia sprzętu, tak, ale ja mówię, nie czekam, bo nadają silne wiatry, nadają opady, a zawsze dobrze by było, żeby ten nawóz był wysiany wcześniej. Mówię, poprzednie lata były to walentynki, tak? Teraz nieco później, ale mówię, popada przed azotem. Azotu niestety nie uchwalili nam, że możemy wysiewać. Dopiero gdzieś tam za dwa tygodnie rozsiewacze pójdą w ruch, chociaż przydałoby się już, bo rzepak już ma przyrosty nowych korzeni, już rusza. Tak, no powiecie, o, takie drogie nawozy, już w lutym to wszystko ucieknie. Nie, potas nie jest tak mobilnym składnikiem. Ze spokojem to wszystko tutaj, nic się nie straci, a potas właśnie to jest dobra gospodarka wodna, także tutaj
to też jakieś tam działanie prewencyjne przeciwko suszy, tak? Na jesieni nie dawaliśmy tutaj, a nie, wróć, szło tutaj 150 kg bodajże polifoski w podsiewacz, więc tam tego potasu było tak naprawdę 45 kg, 60 dorzucamy, stówka plus pewnie stówka z pomiotu z obornika kurzego, bo jak wiecie, na wszystkich plantacjach był stosowany. Dzięki temu też może ten rzepak wygląda tak dobrze, nie ma tutaj jakichś głodów, przebarwień, ma z czego tam jeszcze rosnąć, mówię, aby to wyglądało tak, jak wygląda w tym momencie. Pięknie nam tutaj ten terminal pokazuje wszystko, mamy 770 kg, jeszcze w rozsiewaczu jeszcze jedną działkę na powrocie zahaczymy. Nie sypałem do pełna, no po prostu nie było takiej potrzeby, mówię, jechałem teraz dalej na kolejne działki, nasypię sobie 3 tony, pełnego pewnie sypać nie będziemy, bo no po co męczyć, mały ciągnik nie ma, nie wiadomo ile. Jedziemy na dość dużych obrotach, bo w walce, no pompa mogłaby być troszkę bardziej wydajna do tego rozsiewacza, żeby to tutaj wszystko dobrze funkcjonowało, do tego gazu trochę jest. Mógłbym jechać szybciej, pewnie śmiało tutaj 20-30 na godzinę nawet, ale nie ma co gonić, bo to błoto tak chlapie, rzuca do przodu. O, tutaj takie miejsce, że ten rzepak jest troszkę bardziej mizerny, może mizerny to złe określenie, jest po prostu mniejszy, wiadomo, gliniaste górki to też wolniejszy rozwój. O, tam zobacz, już jest ten rzepak większy, pokażę wam to jeszcze na kolejnych polach. Tutaj, tak jak mówiłem, populacja, także to też wiadomo, nie ma takiego wigoru z samej jesieni. No i tak wizualnie, no to jest to najsłabsze nasze pole z rzepakiem. Pokażę wam jeszcze inne, no już pewnie blasku świateł. No i widzimy się na kolejnym polu, bo tutaj już pracę kończymy. Teraz więcej nam zajmie przejazd, jak ta praca na tym polu, tak, na 36 metrów, jak to rzucamy, to idzie w mgnieniu oka. Dobra, to tyle. No i tak, lecimy z tematem. Jak widać, piękny, ładny, równy łan rzepaku. W sumie no i tak, po małym zamieszaniu technicznym w pierwszej części filmu, niestety kamera spłatała mi figla. Miało być nagranie na polu, gdzie zaczęliśmy vloga, gdzie wyrwałem roślinę. Niestety nagrałem timelapsa i cała moja jeszcze bardziej obszerna wypowiedź poszła się, że tak powiem. No i nagrałem na drugim polu, ale zapomniałem też powiedzieć w tej drugiej części, w tym ponownym nagraniu, o warunkach wilgotnościowych, tak jak u nas zacząłem, też mówię, bardzo ważny jest ten wczesny wysiew nawozów w momencie, gdy mamy problemy z wodą, tak, z niedoborami wody, bo jak wiadomo, każdy, ale to absolutnie każdy nawóz potrzebuje tej wody, żeby w pełni zaczął działać, żeby dostał się do korzenia. U nas poziom wód gruntowych bardzo niski. No i tutaj w sumie już o agronomist mówiłem wam kilkukrotnie. Przejdziemy teraz na stronę agronomist, bo jest nowa rozbudowa prognozy pogody. Bardzo ciekawa tutaj dla każdego z rejonów. Tutaj zobaczcie, mam wpisane no, swoje konto, swoje gospodarstwo. Tak, na pierwszy rzut oka widzimy prognozę mniej szczegółową na poszczególne dni, jak widać. Ciepło, ciepło, jeszcze raz ciepło, oczywiście duże wiatry, ale co się tutaj zmieniło? Na plus, tak, co dla każdego rolnika również jest bardzo ważne. Na bardzo dokładnej siatce, bo siatka tutaj tych pomiarów jest co 1,5 km, także tutaj mamy dane z najbliższej okolicy, jeśli oczywiście podaliśmy swoją lokalizację. Poza oczywiście tradycyjną prognozą na kilka dni mamy tutaj co ważne. No, opady, tak, wiadomo, wiatr, wilgotność, to już mieliśmy, ale pojawiły się nowe funkcje, takie jak stan gleby, temperatura gleby na różnych głębokościach. Jak widzimy,
na głębokości 15 cm gleba ma aż 5 stopni Celsjusza, tak? Właściwie od świąt jakichś tam mrozów nie było, może 2-3 przymrozki w ciągu dnia, teraz nawet po 8 stopni, więc ta gleba w górnej warstwie się już nagrzała. W zeszłym roku podczas wiosny przy takiej temperaturze już były wysiewane buraki. Także tutaj no, na ten moment jest ciepło, zobaczymy czy to się nie wychłodzi do jakichś tam zasiewów, tak? No i kolejny parametr pokazujący, zobaczcie, uwilgotnienie gleby, wilgotność gleby. Zobaczcie, jak niski jest ten poziom w tych 15 cm, tak? Na 2 metrach to już może tam gdzieś wody gruntowe będą sięgały. Tej wody jest więcej, tak? Ale ogólnie stan uwilgotnienia gleby jest bardzo, no bardzo słaby, tak? No i sobie tutaj na agronomist, jak widzicie, znajdziecie inne narzędzia, tak? Inne funkcjonalności, chociażby średnie ceny skupu zbóż, no i wiele ciekawych artykułów, także zapraszam. A propos pogody, a za oknem to, o czym mówiłem na filmie, już zaczyna wiać, także jak ktoś nie zdążył posiać fosforów, potasów, siarek, to do niedzieli na pewno tego nie zrobi. No i tak, jesteśmy na ostatniej rzepakowej działce. Jak widać, również rzepak bardzo ładny. Jedno co, to jedno liścienne do poprawki. Wszędzie mi tam gdzieś poodbijały w tym bezorkowym, to jednak ta presja jest trochę większa. Zobaczcie tutaj na jednej części ekranu znaczy mi nawigacja. O, tutaj pole takie krzywe, wygibasy. Prawa widzicie tutaj częściowo wyłączona, prawe sekcje. No i powolutku ku końcowi. Zaraz kończymy. Teraz jesteśmy na tej działce, gdzie w zeszłym roku tutaj było częściowo zalane, gdzie widzieliście na tym filmie wtopy, to na mrozie nie mogę tutaj ujechać. Dawkę, tutaj dopiero dawkę pierwszą wysiewałem dopiero na początku kwietnia. Dopiero na początku kwietnia tutaj wjechałem. Na dzisiaj żadnego problemu z wjazdem nie ma. Działka niemeliorowana. Suchutko. Mówię, żadnych problemów z przejazdem nie ma. Teraz w sumie jedziemy przez najmokrzejszą ścieżkę, ale nie przewiduję, żeby się coś tutaj miało wydarzyć, popać. Zresztą mamy 150 kg nawozu w rozsiewaczu. Akurat do końca powinno nam wyjść. No i teraz będziemy lecieli. O, pusty zbiornik. No i nie starczyło w jednej komorze. O, no trudno. No dobra, no nic nie zrobimy. Widzicie, alarm się podniósł. Jedną komorę wyrzucimy. Może z powrotem jeszcze rzucimy, może się tutaj uda. No i dobra, to tyle. Jeszcze może coś tutaj z akcji pod buraka. O, jedziemy już na polu. Pod buraki strip tillu. Być może będą tutaj siane zestawem no-tillera. No i tak, jedziemy sobie 18,5 na godzinę. Na polu równo, twardo, po 100 kg soli potasowej. Niedużo, 60 kg, ale tutaj na wiosnę poleci jeszcze. Także obornik kurzy. Dawce gdzieś sobie 12 ton, więc trochę tego potasu też będzie dostarczone. No i czekamy na wiosnę, czekamy na pogodę. Pięknie to idzie, wam powiem, że bajka. Wyznaczam sobie teraz linię AB, będę jeździł zaraz na nawigacji. O, tutaj widać była ścieżka, trochę mi się z toru zboczyło. Pełno zwierzyny biega, jakieś zające widzę, gdzieś tam krążą. No i teraz sobie zobaczcie, znaczymy, wyznaczamy AB. Aha, włączony jest silnik, klikamy prowadzenie. No i nie musimy już nic robić, przy 20 na godzinę, zobaczcie, jedziemy prościutko. Dobra, wyłączam prowadzenie, bo robimy poprzeczniak, dojeżdżamy do poprzeczniaka, klikamy stop.
objeżdżamy w koło drogi, wyłączamy limiter, wszystko w bardzo fajny, prosty, czytelny sposób. Co mogę dodać, fajna opcja, też tutaj nie wiedziałem wcześniej o tym, pan z serwisu mi powiedział. Otwieramy aplikację, w aplikacji wybieramy nawóz i przesyłamy ustawienia do terminala, do rozsiewacza po Wi-Fi. No i jest wszystko ustawione, nie trzeba nic, absolutnie nic wbijać. To tyle w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się, do zobaczyska, na razie, cześć.